Ale zanim o tym temacie porozmawiamy, o tym, co działo się w mijający weekend w Warszawie i nie tylko w Warszawie, legenda Solidarności Władysław Frasyniuk w manifestacji, która blokowała drogę innej manifestacji. Co na ten temat sądzą inni działacze opozycji antykomunistycznej? Witam serdecznie gości w studio. Są z nami Andrzej Gwiazda w Gdańsku. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Legenda Solidarności, Ryszard Majdzik, działacz antykomunistycznej opozycji w PRL. Szanowni panowie, pierwsze pytanie do Andrzeja Gwiazdy. Jak to jest? W czasach komuny Władysław Frasyniuk walczył o to, aby wszyscy ci, którzy chcą manifestować, mieli prawo to robić, mogli to robić, mogli w sposób swobodny manifestować swoje przekonania. W mijający weekend stoi na czele grupy ludzi, która za swój główny cel postawiła sobie zablokowanie możliwości manifestacji. Jak Andrzej Gwiazda sobie to tłumaczy? Co się stało? Dlaczego? Skąd taka postawa? No, wytłumaczyć można bardzo prosto. Frasyniuk działał pod legendą obrońcy demokracji. To jest służbowy zwrot, działanie pod legendą. To gdyby pan mógł wyjaśnić, bo to jest zwrot, który znany jest z teorii funkcjonowania służb. Co pan ma na myśli? Tak. No właśnie to, co miały na myśli służby, które ten zwrot utworzyły. Że agentowi tworzy się legendę i on... która jest znana publicznie i w związku jego działalność jest tolerowana. Proszę Państwa, Krupiński w swojej książce opisał, jak w więzieniu Frasyniuk mu referował, w jaki sposób zostanie nawiązane dogadanie się z komunistami, jaką będą procedury, kontraktowy Sejm i tak dalej. On to już wiedział na długo przed 1989 rokiem. No to jak pan w takim razie rozumie tę aktywność? No bo jesteśmy w trakcie cały czas, w trakcie dyskusji na temat tego, czym jest trzecia RP. No i do tej pory wydawało się, że no istniejemy w przestrzeni, w której można manifestować, w której można wyrażać swoje poglądy. To zresztą była treść tego, co wówczas, w latach 80. i wcześniej, wy właśnie nosiliście na sztandarach. Ale dzięki grubej kresce... Ci, kto nam nie pozwalali przez 50 lat wyrażać swoich poglądów, twierdzą, próbują, że robić to nadal. Ja jeszcze raz o to dopytam, bo kiedy spytałem o tę sytuację, użył pan sformułowania działanie pod przykryciem. Czy uważa pan, że to jest działanie w interesie no, tego byłego reżimu, który przecież od 30 lat nie rządzi w Polsce? No jeszcze tego nie możemy wyraźnie stwierdzić, możemy, nie możemy udowodnić. Natomiast to, że Frasyniuk wziął udział, no można powiedzieć, w haniebnym procederze, który znamy już 7 lat, z większym lub mniejszym natężeniem, jest, nie uważam, niesłychanie ważne. Bo dotychczas, no jeżeli użyjemy mózgu, to widać było, że trudno mi znaleźć słowa do określenia tych wystąpień. Były reżyserowane w ten sposób, że to są wystąpienia na poziomie hadacza. Prawda? Jakieś męty, jakiś margines, jakieś tego. Natomiast jeśli... Już nie wiem, czy przewodniczący, czy wiceprzewodniczący partii politycznej staje w tych szeregach, to mamy dowód, absolutny dowód, że to jest wielka akcja polityczna przeciwko Polsce. Ryszard Majdzik, w czasie, kiedy
To obserwowaliśmy przy światłach kamer, przy świetle fleszów. No później widzieliśmy całą masę komentarzy dotyczących tego zdarzenia. Inny działacz antykomunistycznej opozycji, Adam Słomka, trafiał do aresztu, bo trafił do tego aresztu w piątek. Trafił do tego aresztu dlatego, tak, że uznał i określił sędziego, który wcześniej wsadził go w czasie świąt do aresztu, za to, że nosił czapkę w sądzie, uznał to działanie za porównywalne z represjami PRL-owskimi. Skąd taka różnica w podejściu mainstreamu, tych elit III RP do tych dwóch spraw? Przecież to są obaj działacze opozycji antykomunistycznej, obaj w latach 80. byli internowani. Ryszard Majdzik. Ale Adam Słomka porównał sędziego, który orzeka w wyrokach, prawda? Adam porównał go do tego, że prowadza metody w sądach z czasów i okresu PRL-u. I za to dostaje wyrok. Siedzi, idzie na... Jutro będzie piąty dzień, jak Adam będzie siedział w więzieniu. Za to, że mówił prawdę. A Władysław Frasyniuk za to, że nazwał po imieniu, powiem brzydko, powiedział, że ma prawo w dupie polskie, on dzisiaj, Adam siedzi w więzieniu, a Władysław Frasyniuk siedzi w TVN-ie i udziela wywiadów. To jest ta różnica. To jest ta różnica. I to jest haniebne. Ponieważ łamie demokrację, łamie demokratyczne wybory, nie podporządkowuje się tym wyborom, ponieważ naród polski w demokratycznych wyborach wybrał władze swoje, czyli PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, i dobrą zmianę. I on tej zmiany się boi, ponieważ Władysław Frasyniuk kiedyś, w 89 roku, był bez pracy troszkę lat, był kierowcą MPK i nagle... Po 89 roku, po układach magdalenkowych i okrągłostołowych, pan Władysław Frasyniuk nagle staje się właścicielem potężnej firmy. No dziwne, prawda? Jak to się mówi, z kalesonów i z gaci, nagle staje się milionerem. I ten człowiek właśnie... Każdy ma prawo rozpocząć działalność gospodarczą. Fakt, że rozpoczął ją Władysław Frasyniuk, chyba sam każdy ma prawo, tylko obciąża go. Ryszard Majdzik. Tak, ale... Tak, można i tego nie jest się przyjąć, ale to trzeba robić w sposób uczciwy. Skąd Władysław Frasyniuk miał wtedy pieniądze? Skąd? Skąd miał środki finansowe, żeby stworzyć taką firmę? Nie każdy z nas mógł stworzyć, prawda? Myśmy też nie mieli pieniążków, myśmy nie mogliśmy stworzyć taki film. No dobrze, miał te pieniądze. Szanowni panowie, to ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ten pan Władysław Frasyniuk kiedyś, ja za niego robiłem, o niego robiłem manifestację, jak go zamkli. Pisałem na murach, uwolnić Władka Frasyniuka. A teraz bym manifestował, aby tego człowieka leczyć z nienawiści do Polski i Polaków. Dobrze, panowie, w trakcie weekendowej manifestacji usłyszeliśmy słowa skandowane przez tych, którzy blokowali Marsz Pamięci Ofiar Smoleńska: do kościoła, do kościoła. Andrzej Gwiazda, Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu mówił, że te słowa przypominają atmosferę PRL-u właśnie. Jak pan patrzy na ten postulat, bo on się oficjalnie albo półoficjalnie pojawił, no tak czy tak, był skandowany: do kościoła, do kościoła. Andrzej Gwiazda. Tak, 68 rok, studenci, literaci do pióra, studenci do nauki. No, obrazuje to jedno, przerażenie tych ludzi, dlatego że śledztwo przy dużym wsparciu społecznym, przynajmniej psychicznym, posuwa się naprzód i pozostaje pytanie. Przecież tak, nikt się nie kompromituje od tak sobie. Dlaczego tak boją się ujawnienia prawdy? Jaki jest związek Władysława Frasyniuka z genezą katastrofy? Ryszard Majdzik, na koniec w takim razie kwestia dotycząca... Andrzej Gwiazda, dobrze, proszę dokończyć myśl, mamy lekkie opóźnienie. Proszę dokończyć myśl, bardzo proszę. Nie, no to pokazuje, że oni boją się ujawnienia prawdy. I teraz, jeżeli już zdecydowali się jakby zdekonspirować Frasyniuka, jedną z czołowych postaci polityki,
postawić go na czele tego buntu, zdekonspirować, że cały ten proces, który dotychczas był jakby przedstawiany, no jakieś męty, jakieś oczywiście wynajęte męty, ale to, że Frasyniuk wystąpił, przypieczętowuje te nasze podejrzenia, że, no, że jest to sterowane. Dobrze, Ryszard Majdzik, na koniec w takim razie. Jeszcze jedna kwestia. 18 każdego miesiąca w Krakowie zrobił siebie męczennika. Specjalnie na zamówienie mediów zachodnich i rosyjskich. Zrobił męczennika i chciał pokazać, że tu jest jakiś reżim w Polsce. Tu nie jest żaden reżim, tu jest demokracja, tu są rządy demokratyczne. A oprócz tego, na siódmą rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej, państwa Kaczyńskich, Marii i Lecha Kaczyńskiego, przyszliśmy z moimi kolegami z opozycji i członkami Klubu Gazety Polskiej z Krakowa pokazać i zablokować barbarzyńców, którzy demonstrowali i chcieli tak samo zrobić siebie męczenników, jak Hartman i Maleńczuk. I myśmy do tego nie dopuścili i nie dopuścimy. I teraz tak samo będziemy w niedzielę 18. I mam przygotowane taczki dla pana Frasyniuka. A wszyscy członkowie Solidarności wiedzą. Ja sekretarza partii wywoziłem na taczkach u siebie w Elbudzie w zakładzie pracy podczas strajków. I teraz te taczki przygotowałem dla pana Frasyniuka. I każdy niech wie, że zdrajców Polski, zdrajców mojej ojczyzny i tych, którzy nie szanują polskości, nie szanują grobów swoich przodków, będę na taczkach wywoził. Dziękuję bardzo panom za to spotkanie. Polscy obywatele mają prawo protestować, mają prawo manifestować. Niech tak pozostanie. To jedna ze zdobyczy tego, czym dziś jest państwo polskie. Dziękuję uprzejmie. Andrzej Gwiazda, Ryszard Majdzik. A druga część programu Minęła 20 przed nami. Komisja Europejska postanowiła rozpocząć procedurę o naruszenie prawa unijnego w odniesieniu do tych państw. Jeżeli Komisja Europejska będzie nalegała na to, będzie zmierzała do tego, aby ta sprawa miała być wyjaśniona przed Trybunałem Sprawiedliwości, jesteśmy gotowi do tego, żeby zaprezentować swoje stanowisko również prawne. Nikt tej decyzji nie zrealizował. Jedni w stopniu niewielkim, inni śladowym, inni wcale. Ale tak dziwnie się składa, że w cudzysłowie karani mają być tylko środkowo-wschodni Europejczycy. No i główny temat, o którym dziś w polskiej polityce się dyskutuje, a to za sprawą wypowiedzi komisarza do spraw migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Mówiliśmy już w wiadomościach i w innych programach o wypowiedzi, która dotyczyła samego sedna decyzji, która została podjęta, ale porozmawiamy dziś również o innej wypowiedzi, która przemknęła niezauważona. Ja już witam w studio naszych gości. Są z nami Krzysztof Gawkowski, SLD, Marian Kowalski, Narodowcy RP. Nie, przepraszam bardzo. Telewizja Idź Pod Prąd. Telewizja Idź Pod Prąd. Wszystko zatem jasne. Internetowa telewizja. Witam serdecznie ekspertów, którzy są z nami. Jest pan profesor Piotr Wawrzyk w studio w Kielcach i jest z nami w studio tutaj na miejscu pan dr Maciej Szymanowski, Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie. Witam serdecznie panów. Szanowni panowie, szanowni państwo, no to obiecana wypowiedź Dimitrisa Avramopoulosa o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo Europy w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili. Bardzo proszę. Tylko przez relokację i przez osiedlanie zgodnie z procedurami możemy efektywnie i wspólnie zredukować nieregularne i wtórne ruchy migracyjne i jakiekolwiek potencjalne ryzyka bezpieczeństwa. Marian Kowalski. Tylko poprzez realizowanie tej polityki migracyjnej możemy zredukować ryzyka bezpieczeństwa. To skrótowa wersja tego sformułowania. Jak pan to rozumie i co ma na myśli pańskim zdaniem komisarz Avramopoulos? Tylko tyle mogę powiedzieć, że w Brukseli rozgościła się dyktatura ciemniaków. Ci ludzie oderwani od realiów, nie wybierani w żadnych demokratycznych wyborach, dokładnie nie wiedzą, jak sobie poradzić z problemem, który wiedzieli, jak stworzyć. Dopóki się nie uszczelni granic południowych, głównie włoskich, które są penetrowane przez mafię udającą dzisiaj organizacje pozarządowe i sprowadza się hurtem różnych nieszczęśników, także z Afryki, gdzie wojen nie ma i państwa islamskiego, no to nie ma co wybierać wody z łódki, która jest stale dziurawiona. Ci ludzie nie rozwiążą tego problemu. Unia Europejska jest właśnie tą łódką tonącą i uważam, że nie przetrwa
tej inwazji tak zwanych uchodźców. No tak, ale mówi pan, że nie ma w Afryce państwa islamskiego. No kalifat w swoich granicach faktycznie istnieje gdzie indziej, ale ludzie, którzy przyznają się, organizacje terrorystyczne, które przyznają się do dziedzictwa państwa islamskiego, istnieją również w Afryce i również w tych miejscach, z których docierają migranci, uchodźcy, zwał jak zwał. To się zgadza, ale powiedzmy tak. Państwa starej Unii Europejskiej same sprowadziły nieszczęście na głowy wszystkich i chcą tym nieszczęściem się podzielić także z nami. To niczego nie załatwi. Podkreślam, że żadni uchodźcy nie chcą osiedlać się w Polsce, i ja nie wiem, w jaki sposób mielibyśmy ich zatrzymywać wbrew ich woli, a potem pewnie wypłacać jakieś odszkodowania za przetrzymywanie ich w jakichś obozach koncentracyjnych. Krzysztof Gawkowski, jak patrzycie na lewicy na ten problem? No bo to jest pewien sposób rozumienia sytuacji. Dimitris Avramopoulos mówi, podzielcie się do wszystkich państw, Polski, Czech i Węgier również, podzielcie się tym problemem, bo to zwiększy nasze bezpieczeństwo. Pan zakłada, że to może nasze bezpieczeństwo faktycznie zwiększyć? Ja przede wszystkim nie lubię, jak używamy słowa relokacja, bo jak mówimy o ludziach, to relokować to możemy sobie jakieś sprzęty. Na granicach czy w obozach w Grecji czy we Włoszech jest kilkaset tysięcy ludzi. Ludzi i każdy z nich to inna historia. Oczywiście są tam pewnie i ci źli w mniejszości, ale w większości ci, którzy uciekli rzeczywiście przed wojną, uciekli, żeby chronić swoje życie. I dzisiaj wszystkie państwa europejskie powinny wypracować taką odpowiedź, która byłaby spełnieniem i dla Polski, ale i dla tych wszystkich, którzy godzą się na relokację. A ta odpowiedź, którą proponuje komisarz europejski, znaczy, pana satysfakcjonuje? Nie satysfakcjonuje mówienie bez wspólnego stołu negocjacji, odnalezienia jakiegoś kompromisu. Polska nie może podchodzić do sprawy uchodźców w taki sposób, że mówimy nie, nigdy nie ma żadnej zgody. Jak słuchałem wystąpień przedstawicieli rządu dzisiaj po tej decyzji Komisji Europejskiej, to noszę wrażenie, że tam nie ma chęci do kompromisu, do porozumienia się. Chciałbym, żeby w Polsce o uchodźcach nie mówiono jako źle koniecznym, tylko żeby mówiono o problemach setek tysięcy ludzi, którzy walczą o swoje życie. A jak mówimy o jednym życiu, to już powinniśmy my, jako ludzie, którzy w Unii Europejskiej też coś zawdzięczają. Odbudowę Polski, ale też myślenie o tym, że jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Mówi pan, że nie podoba się panu sformułowanie relokacja. Ono faktycznie uprzedmiotawia ludzi, ale to właśnie Dimitris Avramopoulos mówi tak, relokacja to nie jest swobodny wybór, to po pierwsze obowiązek moralny, a po drugi wynik zobowiązań, które podjęliśmy kolektywnie. I tu też nie ma żadnej chęci do negocjowania czegokolwiek. Znaczy, negocjacje w Unii Europejskiej wiele lat temu zostały złożone na kanwie tego, że ktoś podejmuje decyzję. Ja jeszcze raz podkreślam. Dzisiaj relokacja to nie tylko mówienie o przedmiotach, ale mówienie o ludziach. Ludzkie sumienia, życie, godność, normalność. Polska w ramach tego wszystkiego, co zostało uzgodnione półtora roku temu, powinna też ponosić współodpowiedzialność. Ja nie chcę, żeby w Polsce na siłę przywożono ludzi, ale chciałbym, żeby Polska spełniała zobowiązania takie jak wszystkie pozostałe państwa Unii Europejskiej. Marian Kowalski, ad vocem, za chwilę Piotr Wawrzyk i pan doktor. I tutaj to jest trochę fałszywa narracja. Zwłaszcza Niemcy chcą Polskę przećwiczyć tematem tak zwanych uchodźców, zupełnie nie dbając o tych ludzi, po to, żeby pozbyć się tego rządu, który prowadzi politykę w większości tematów zgodną z polskim interesem narodowym, a nie z interesem narodowym Niemiec. Szczerze mówiąc, kiedy temu się przyglądam, to odnoszę wrażenie, że to akurat jest melodia, która jest miła uchu tym, którzy rządzą w tej chwili, no ale to jest przynajmniej moje zdanie. Piotr Wawrzyk, cóż to za procedura? Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Procedura, która związana jest z ochroną praworządności Unii Europejskiej. Co to oznacza dla nas? Co to oznacza, czy to złamanie prawa, czy ta procedura związana z możliwym złamaniem prawa oznacza dla nas, jaka jest perspektywa czasowa konsekwencji, które Polska może ponieść? To jest procedura o to, że Polska narusza unijne prawo poprzez nie wdrożenie przepisów, które zgodnie z procedurami zostały przyjęte. Chodzi oczywiście, tak jak była o tym mowa, o tą decyzję sprzed półtora roku, z września 2015 roku. Procedura polegać będzie teraz na tym, że rozpoczną się negocjacje właśnie między polskim rządem a komisją. Komisja będzie oczekiwała od polskiego rządu przedstawienia harmonogramu, planu przyjęcia tych uchodźców, do których przyjęcia zobowiązał się rząd Wykopacz w 2015 roku. Jeżeli do tego kompromisu nie dojdzie, nie przedstawimy takiego planu, który będzie do zaakceptowania dla komisji, to komisja będzie mogła skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o to, że Polska narusza unijne prawo. Jeżeli Trybunał stwierdzi, że naruszamy unijne prawo, to wyznaczy nam termin na jego realizację. Jeżeli tego nie zrealizujemy wyroku,
to wówczas Komisja Europejska drugą skargę będzie mogła złożyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dopiero tym drugim wyrokiem Trybunał będzie mógł nałożyć ewentualnie kary finansowe na Polskę, biorąc pod uwagę czas, jaki zajmuje zwykle w Trybunałowi rozpatrzenie sprawy, to myślę, że to jest około 3-4 lat na te dwa postępowania w sumie. To, to kiedy patrzymy na to z takiej perspektywy politycznej, a trudno patrzeć na to inaczej, tu zwracam się do pana Macieja Szymanowskiego. Viktor Orban w węgierskim parlamencie powiedział tak, dopóki na Węgrzech rządzi koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, rząd węgierski będzie odrzucał obowiązkowe kwoty przyjmowania migrantów, bo Unia Europejska to nie Bruksela. Czy w takim razie tę procedurę na Węgrzech węgierski rząd traktuje serio, jako poważne zagrożenie, czy traktuje to tylko jako paliwo polityczne, bo mam wrażenie, że przynajmniej w części państw tak jest. Pan premier Viktor Orban już wczoraj wystąpił rano w parlamencie i powiedział, wypowiedział się w tej sprawie. Powiedział zdanie, które chciałbym przytoczyć, że bardzo chce, aby Węgry były węgierskie, a Europa europejska. I w tym się chyba zamyka całość problemu. Co chcemy tak naprawdę w Unii Europejskiej i różne grupy, różne państwa mają troszeczkę inne wyobrażenia. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj rano miałem okazję brać udział w spotkaniu przewodniczącego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z szefem Bundestagu i jego zastępcami, którzy przylecieli do Polski, polecieli następnie zobaczyć polską granicę, drugą najdłuższą granicę lądową Schengen, czyli granicę naszą na wschodzie. Również byliśmy w Medyce, przekazaliśmy naszym partnerom, panu Norbertowi Lammertowi, szefowi Bundestagu, kilka liczb, które myślę, że jemu i całej delegacji niemieckiej dały troszeczkę do myślenia. Chciałbym tutaj też w tym studiu przypomnieć, że 6200 osób pracuje na zmiany na tej drugiej najdłuższej granicy Schengen, no tak, Polaków. Jak to jest? Niemcy tego nie wiedzą, no nie wiedzą tego Francuzi. Przecież zdają sobie z tego sprawę bardzo dobrze, ale widzą też, że jest problem wewnątrz ich państw. No mają określone liczby ludzi, którzy ciągle przybywają do Europy i mówią, drodzy Polacy, drodzy Węgrzy, drodzy Czesi, chcemy się z wami podzielić. Tak, tym bardziej, że jest kampania wyborcza i tym bardziej, że pani kanclerz Merkel kiedyś powiedziała, że Niemcy jako silne państwo, to prawda, chcą i muszą przyjąć w tej chwili uchodźców i imigrantów, a następnie będą oni relokowani, bo rozmawiamy o stałym mechanizmie relokacji i to warto mieć też w pamięci, o stałym mechanizmie relokacji. Natomiast Komisja Europejska powołuje się, i to chciałem spróbować zdefiniować, że Komisja Europejska powołuje się na brak solidarności państw niektórych, między innymi Polski. Jeżeli byśmy podsumowali koszty ochrony polskiej granicy wschodniej, jeżeli byśmy podsumowali koszty, pieniądze, które trafiają do Turcji na przykład w tym roku 100 milionów, do Syrii 50 milionów, jeżeli byśmy podsumowali koszty utrzymania naszego kontyngentu w krajach, gdzie toczą się wojny, 1050 osób i tak dalej, to bardzo trudno zarzucać Polsce, że... No tak, ale unijne instytucje mówią i unijni politycy mówią, my mamy problem z ludźmi, jeśli wy wydajecie dużo pieniędzy, to jest wasz problem, naszym problemem jest to, że ci ludzie się pojawiają. Te liczby są duże, to jest 820 tysięcy osób, które trafiły do Grecji, do Włoch 150 tysięcy, to są dane za rok 2015, w Niemczech 195 tysięcy wniosków o azyl. Marian Kowalski. Chwilę przedtem poseł Tarczyński podał kwotę, jaką polski rząd zasila rozwiązywanie tak zwanego problemu uchodźczego tam na miejscu. Ja protestuję przeciwko wydawaniu tych pieniędzy i uważam, że polski rząd postępuje lekkomyślnie. Ja przypominam, że dotychczas jeszcze niewiele osób otrzymuje emeryturę w wysokości 1000 zł w Polsce i wielu młodych ludzi z wyższym wykształceniem pracuje za 1600 zł w Polsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie powinien marnować pieniędzy polskiego podatnika. To jak powinien rozwiązywać ten problem i z czym powinien iść do Europy negocjować? Pan Krzysztof Gawkowski mówi, musimy negocjować. To jest jakiś argument negocjacyjny. Dlaczego Unia Europejska milczała, gdy Rosja nakładała embargo na polską żywność? Dlaczego Unia Europejska milczała w kwestii smoleńskiej? Dlaczego Unia Europejska milczała, gdy Rosja nam wciskała gaz najdrożej w Europie? Oni nas mają w nosie kompletnie i lekceważą. A jak mają problem, to Polsko ratuj. Nie, Unia Europejska nas zawiodła, a nie Polska Unię. Czy nie ma takiego problemu, Krzysztof Gawkowski? Czy nie jest tak, że jest cały szereg spraw, w których no, Polska nie mogła liczyć na solidarność unijną? Unia Europejska
jako pewna wspólnota wyrosła z takiego fundamentu, a jej korzeniem była solidarność. Ta solidarność, która łączyła, dlatego że chcieliśmy uniknąć II wojny światowej powtórki. To było myślenie, które wśród ojców założycieli Unii Europejskiej było jakby takim najważniejszym z elementów. Dzisiaj mam wrażenie, że w Unii Europejskiej duża część polityków, tak jak słyszę pana Mariana Kowalskiego, mówi nie, my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. No ale panie Marianie, ja zadam proste pytanie, tak żebyśmy nie musieli się sprzeczać, ale żeby można było to naszym telewizorom dobrze pokazać. No co pan uważa, że mamy tam pojechać z pychaczami i na tej granicy czy przy morzu zepnąć tych wszystkich ludzi do Morza Śródziemnego i powiedzieć sorry, to nie nasza sprawa? Niech ten milion zginie i pan będzie tak z dobrym sumieniem jako katolik się czuł i powie pan, dobra, milion zepchnęliśmy, przyjdzie dwa mistolony. Panie pośle, politycy lewicy szantażują mnie katolicy, to mnie ogarnia pusty śmiech, ponieważ w kwestiach aborcji to wy nie jesteście już katolikami, tylko tam... Ale co z uchodźcami? Pan mi zadał pytanie, a teraz mi pan przeszkadza. Proszę pozwolić. Po pierwsze, trzeba uszczelnić granicę południową, to jest rzecz podstawowa. Pan może. Tym bardziej. No to jak to uszczelnić? Bardzo prosto. Jest, proszę pana, Straż Graniczna, wody terytorialne. Ja wiem, że można granicę lądową przekroczyć w nocy, przeskoczyć płot, nawet węgierski, ale przepłynąć Morze Śródziemne, to wie pan, to kajakiem się nie da. Ale oni tam stoją, są. Właśnie. Najpierw, pan będzie łaskaw, już mówię, najpierw zatrzymać ten proceder nielegalnego przerzutu, potem tych ludzi rzeczywiście wyselekcjonować, którzy już są w Europie i przede wszystkim zapytać, gdzie oni chcą być i na jakich zasadach. Tych ludzi nikt nie pyta. To jest handel żywym towarem, jak tego faceta z kodu, co kobiety wywoził do Niemiec. To tak samo Włosi przywożą tych murzynów, mafia włoska, do Europy i Polsko ratuj. To nie jest nasz problem. I proszę katolicyzmem nie wojować, bo ja nie jestem najlepszym adresatem takiego szantażu. Ale panie Marianie, to ja proszę o jedną rzecz, żebyśmy nie obrażali ludzi przede wszystkim. Ale kogo? No przed chwilą pan tutaj powiedział słowa, z którymi się nie zgadzam, ale niech pan teraz pani pozwoli. Proszę panie Marianie, mogę chwilę? Ale proszę powiedzieć, jakie słowo. Powiedział pan o tym, że... Czy nie powie pan, jakie to słowo? No bo nie chcę obrażać, nie chcę tutaj homofobicznych haseł powtarzać. Ale jakie? Homofobiczne? Tak, dotyczące ludzi, dobrażał pan przed chwilą. Ale kogo? Tych, co stoją na granicach. Ale jak powiedziałem o nim? Niech pan mi da skończyć. Ale niech pan powie, bo pan mnie oskarża, a nie podaje przykładu. Oczywiście, że powiem. Powiedział pan o tych ludziach, którzy stoją gdzieś w Grecji, w obozach, we Włoszech. Homofobiczne hasło? Tak, tak. Że powinniśmy ich selekcjonować. Ja uważam, że nie powinno dochodzić... Pana... Ale niech pan pozwoli, nie przeszkadzałem. Krzysztof Gawkowski, proszę. Nie sprawdzić dokumenty. Selekcjonowanie to nie sprawdzanie. Selekcjonowanie to mi się kojarzy z Holokaustem, naprawdę. No tak, niestety tak mi się kojarzy. Tak nie kojarzy. No to dobrze. Mam nadzieję, że pan nie obraża i nie myśli tak o ludziach. Ja myślę o ludziach dobrze. I dla mnie solidarność europejska polega na tym, że będziemy myśleli o tych ludziach, którzy dzisiaj są i we Włoszech, i w Grecji. I będziemy solidarnie próbowali rozwiązać ten problem, a nie zepchniemy ich do morza i powiemy, nie ma problemu. O tym solidarnym traktowaniu mówił dzisiaj Dmitry Avramopoulos, Piotr Wawrzyk. Panie profesorze, jest jeszcze jeden problem, kiedy patrzy się na to, co dzieje się w tej chwili w Unii Europejskiej. On się tutaj w tej wymianie zdań pomiędzy Marianem Kowalskim a Krzysztofem Gawkowskim zarysował. Kiedy zajrzymy na przykład na stronę internetową, bo jest taka strona, która mówi o międzynarodowa w języku angielskim o przyjmowaniu uchodźców w Polsce, to tam jest profesjonalnie przygotowana aplikacja. Trzeba wpisać imię, nazwisko, adres, ile się ma pokojów w domu, ile się ma mieszkań, ile osób można na jaki czas przyjąć, czy jest się dyskryminowanym ze względu na to, że nie chce się przyjmować uchodźców. I to jest strona adresowana do Polski. Polska jednocześnie mówi, że jest temu przeciwna. Cóż to jest za proces? Skąd się biorą tego rodzaju strony? Skąd się biorą tego rodzaju organizacje? No i skąd się biorą między innymi łodzie na Morzu Śródziemnym różnych organizacji, które dostają informacje o płynących łodziach z północnej Afryki, zanim dowiaduje się o tym nawet Straż Graniczna? Problem polega na tym, że według doniesień włoskiej policji i Europolu, czyli Europejskiego Urzędu Policji, część organizacji charytatywnych, które no właśnie pomagają rozbitkom na Morzu Śródziemnym, współpracuje z przemytnikami, od nich dostając informacje. Od tych przemytników, którzy wsadzają do łodzi tych biednych ludzi i później dzięki temu wiedzą, gdzie są. A jak uszczelnić granicę południową? Wcale jej nie trzeba uszczelniać. Trzeba po prostu te osoby sprawić, żeby nie były chętne do wsiadania na łodzie. A jak to zrobić? W Afryce Północnej, w tych krajach Afryki Północnej, z których oni wypływają na Morze Śródziemne, Unia na swój koszt nawet, niech zrobi obozy, w których oni będą przebywali i tam będą pod opieką lekarską, będą wolni od przestępczości i tam niech następuje ich identyfikacja, czy to są rzeczywiście uchodźcy, czy to są imigranci. I ci, którzy rzeczywiście uciekają przed wojną z terenów ogarniętych wojną, niech
w sposób legalny, oficjalny i bezpieczny przepływają do Europy. Będziemy mieli gwarancję, że pomagamy rzeczywiście tym, którym chcą, którzy wymagają tej opieki, a nie imigrantom ekonomicznym, bo w tej chwili sprowadza się ta cała akcja uszczelniania granicy de facto do tego, że czy to są łodzie organizacji charytatywnych, czy to są łodzie natowskie, czy straży przybrzeżnych, to pomagają de facto im, tym przemytnikom, przejmując niejako od nich tych biednych ludzi, którzy wiele tysięcy euro czasami, czy dolarów czasami płacą za to, żeby mieć miejsce na tej łodzi. To ja dopytam jeszcze o ten kwestię pana doktora. Wątek, jeszcze tylko jedno zdanie, jeżeli jedno zdanie można. Bo jeszcze był wątek rozumiem. Solidarności, ale myślę, że pan komisarz też powinien usłyszeć pytanie i ciekawe, że nikt go mu nie zadał na tej konferencji. Dlaczego nie ma postępowania przeciwko Republice Federalnej Niemiec, która w 2015 roku, kilka tygodni przed tą decyzją o podziale uchodźców, łamiąc inne rozporządzenie w sprawie przyjmowania imigrantów, wpuściła nas na swój teren wiele set tysięcy no właśnie osób, które nie przysługuje. Być może to pytanie dotrze do pana komisarza. To było złamanie unijnego prawa i nie ma postępowania. Pozostając przy tej kwestii, o której przed chwilą mówiliśmy, o tym, co dzieje się na Morzu Śródziemnym, istnieje cała masa świadectw, między innymi na ten temat, że organizacje związane z Georgem Sorosem fundują łodzie i fundują cały ten proces Refugees Welcome, a Węgry są w bardzo ostrym sporze z tym miliarderem. Dlaczego? Jak to wygląda z perspektywy węgierskiej? Skąd ten proces? I czy on jest związany, pańskim zdaniem, z kryzysem? To jest spór polityczny między Georgem Sorosem a jego byłym stypendystą Wiktorem Orbanem. Spór polityczny. George Soros wielokrotnie powiedział, że nie spocznie, zanim nie obali tego rządu i Wiktora Orbana. Po drugie, nie da się ukryć, że sponsorował właśnie przerzut, przynajmniej drukował, jego fundacje drukowały broszury dla imigrantów przed 2 laty. W czasie, kiedy pani kanclerz Merkel zapraszała wszystkich Syryjczyków, to trzeba jej przyznać, że ona mówiła o Syryjczykach. Prawdopodobnie nie wiedziała albo nie chciała wiedzieć, że wtedy na Węgry przybywali głównie na przykład Albańczycy i inne ludy. Syryjczyków w tym tak bardzo dużo nie było, podobnie jak rodzin z dziećmi. Ja byłem akurat wtedy w tych dniach na dworcu Keleti na Węgrzech, więc widziałem, że rodziny z dziećmi to może 5-6% tej migracji, zresztą bardzo mocno chronionej przez policję węgierską właśnie na dworcu Keleti, ponieważ ci młodzi mężczyźni dosyć agresywnie się zachowywali w stosunku do nich, żeby się jak najszybciej zmieścić do pociągów. Także George Soros wymyślił, że 5-7 milionów ludzi poza Europę ma przybywać rocznie do Europy, żeby Europa się nie postarzała. Nie wiem na jakiej podstawie, jakiej kalkulacji. No i stara się do tego dążyć. No ale to by znaczyło, że faktycznie istnieje jakaś tego rodzaju agenda, tego rodzaju plan. Krótko, Krzysztof Gawkowski i Marian Kowalski jeszcze ten wątek sprawy. Ja jestem zwolennikiem budowania i szukania kompromisu w takiej sprawie, która nie powinna sprowadzać śmierci i nieszczęścia na ludzi. Mamy nieszczęście, bo uchodźcy uciekali jednak, chociażby tak jak powiedział pan profesor, z Syrii, a w Syrii jest wojna. Jestem daleki od tego, żeby szukać takich porównań, ale chciałbym, żeby ludzie byli bezpieczni, a na pewno dzisiaj w tych obozach i w Grecji, i we Włoszech taki bezpieczni nie są. Marian Kowalski na koniec. George Platforma Soros, Obywatelska, partie lewicowe, oczywiście sponsor tego całego interesu, pan Soros, są owładnięci nienawiścią do cywilizacji europejskiej i chrześcijaństwa. Ale może po prostu kalkulacją. Europa ma się nie postarzeć, więc muszą się tu pojawić nowi ludzie nie. I będą przypływać. Przecież to jest oczywiste, że to zmieni strukturę cywilizacyjną. Ci uchodźcy. Może biorą to pod uwagę. Trudno. Zmieni się struktura, zmieni się wyznanie, ale Europa będzie miała więcej ludzi. Nie, to nie będzie Europa. Europa jest takim bytem politycznym, taką ideą cywilizacyjną, która zakładała coś takiego jak współczucie chrześcijańskie. W islamie pan nie znajdzie współczucia. Panowie, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Dziękuję uprzejmie panom, dziękuję uprzejmie panu profesorowi, który jest z nami w połączeniu. Dziękuję bardzo. Trzecia część minęła, 20 przed nami. Widzimy się za chwilę. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała wezwanie do stawienia się przed Komisję Weryfikacyjną do spraw dzikiej reprywatyzacji na 28 czerwca. Prezydent Warszawy ma stawić się osobiście. Komisja w pierwszej kolejności zajmie się sprawą nieruchomości przy ulicy Twardej, gdzie jeszcze do niedawna mieściła się szkoła. Prawa do roszczenia w tej nieruchomości uzyskała osoba, która powoływała się jako kurator spadku osób, których prawdopodobnie od lat 40. nikt nigdy nie widział. I w ten sposób miasto wyzbyło się swojej własności. To były czasy, w których dzika reprywatyzacja miała się bardzo dobrze, w których rosły wielkie fortuny, a majątek miasta, majątek mieszkańców był rozkradany w biały dzień. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. Witam serdecznie. Hanna Gronkiewicz-Waltz przyjmie zaproszenie, nie przyjmie na przesłuchanie? No to już zależy od tego, czy pani prezydent, czy u pani prezydent wygra to, co wygrywało do tej pory, to znaczy strach.
jeżeli pani prezydent nie ma nic do ukrycia, to przecież stanie przed komisją, bo to jest proste. Jeżeli ktoś jest przekonany, że ma rację, że był absolutnie korekt wobec prawa, to jestem przekonany, że przychodzi i to udowodni. Natomiast jeżeli ktoś ma coś do ukrycia, no to wtedy kombinuje, żeby tylko się nie stawić przed komisją. I niestety pani prezydent, która, ja przypomnę całej opinii publicznej, która myśli, że to jest tak, że to jest jakaś inkwizycja polityczna, pani prezydent nigdy, ja podkreślam, nigdy nie odpowiadała szczegółowo na pytania dotyczące na przykład kamienicy Noakowskiego 12, na której to reprywatyzacji wzbogaciła się jej rodzina. I myślę, no tak, że tego może się bać. Ma być wezwana w sprawie ulicy Twardej, innej nieruchomości, a jednocześnie słyszymy cały czas zapewnienia ze strony pani prezydent, profesor prawa, że działanie komisji jest niekonstytucyjne. To jest ciągle argument, który pojawia się również, kiedy dziennikarze zadają pytanie. No pani prezydent, tylko że problem polega na tym, że pani prezydent nie potrafi szczegółowo też określić, na czym polega ta niekonstytucyjność. I to niestety brzmi jak taki prawny bełkot. No dobrze, kiedy pan przygląda się temu, wracając na chwilę do rozmowy, która odbyła się w naszym studio, co mówią dzisiaj przedstawiciele Unii Europejskiej. Komisarz Avramopoulos, pytaliśmy dziś o tę wypowiedź, uważa, że kwoty relokacyjne, relokacja zwiększy bezpieczeństwo Europy. Jak pan to interpretuje? Co ma na myśli? Ja się tak tylko zastanawiam, jak na to wszystko patrzę, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby liderzy Unii Europejskiej zrozumieli, że ta cała operacja ze sprowadzaniem islamistów do Europy to jest jedna wielka tragedia. Ile jeszcze kobiet musi być zgwałconych, ile jeszcze osób musi być zamordowanych, ile jeszcze bomb musi wybuchnąć, żeby Europa zmądrzała. Ja po prostu, to powiem, ręce opadają. Polska jest jednym z niewielu państw bezpiecznych w Europie, dlatego nasza turystyka, dlatego wszyscy do nas przyjeżdżają na wakacje, właśnie dlatego, że u nas jest bezpiecznie, że u nas my możemy z rodziną wyjść spokojnie na spacer, a nie tak jak w niektórych miastach w Niemczech. Wydawane są miliardy euro na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo o normalnej godzinie 12 w południe, żeby ktoś mógł wyjść na spacer. Na Sylwestra płaci się miliardy złotych. No to co ma na myśli? To dlaczego w tego rodzaju wypowiedź jest adresowana dzisiaj do Polski, Węgier i Czech, do trzech państw, które w tej kwestii mają zupełnie inną politykę od lat niż państwa, które mają dziś ten problem? Tam jest element bezpieczeństwa. To jest w ogóle... Jak tam się odwołują liderzy europejscy do elementów solidarności, to ja mógłbym zapytać, gdzie była solidarność Unii Europejskiej wtedy, kiedy Polska miała problemy? Gdzie była solidarność tych państw, kiedy budowano Nord Stream nad głowami Polaków? Gdzie ci wszyscy ludzie byli? A już nie chcę przypominać historycznie, gdzie była solidarność Niemiec, Francji, wtedy, kiedy Polska miała największe problemy, to znaczy w czasach różnych konfliktów zbrojnych. Gdyby nie II wojna światowa, a potem to, że trafiliśmy w okres komunistyczny, to dzisiaj wszyscy nasi widzowie zarabialiby dwa razy więcej, Polska byłaby co najmniej dwa razy silniejsza i dzisiaj oni jeszcze bezczelnie śmią twierdzić, że my mamy być solidarni. A czy oni kiedykolwiek byli z nami solidarni? To jest szczyt bezczelności. Panie ministrze, kiedy mówi pan o solidarności europejskiej, rozmawiamy dziś również o tym, co dzieje się w związku z legendami solidarności. Dziś w programie Andrzej Gwiazda poddał totalnej krytyce Władysława Frasyniuka. Czy Władysław Frasyniuk, jak wygląda sprawa, która związana jest z tym, o czym informuje policja, że sprawdzany jest fakt, czy sprawdzane jest to, czy Władysław Frasyniuk naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza. To jest w ogóle ta sprawa, to jest w ogóle powód, dla którego warto oglądać TVP Info, bo chcę państwu powiedzieć, że w niektórych stacjach komercyjnych nie dowiecie się, że Władysław Frasyniuk popychał policjanta albo kpił z policjanta, który próbował go wylegitymować. I ja chcę zwrócić uwagę na to, że my musimy wybrać, jakie państwo chcemy. Czy chcemy państwa, gdzie wszyscy są równi wobec prawa i wtedy, kiedy pchają policjantów bądź robią sobie z nich kpiny, to odpowiadają odpowiedzialności? Czy chcemy takiego państwa, jakim Trzecia Rzeczpospolita często była, że równość wobec prawa dotyczy tylko zwykłych Kowalskich, natomiast kiedy mówimy o elitach, takich jak pan Frasyniuk, czy innych panach Michnikach, czy innych podobnych, a to już wtedy prawa niekoniecznie się stosuje. Oni mają jakiś szczególny immunitet. Oni nie są równi wobec prawa. Której Polski chcemy? Czy chcemy Polski takiej, gdzie wszyscy są równi wobec prawa? Czy chcemy takiej Polski, gdzie jest grupa osób, która prawa nie musi przestrzegać, taka jak pani na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz, wracając do początku, która nie musi się stawiać przed żadnymi komisjami, bo ona uważa, że ona sama interpretuje konstytucję. Po prostu my musimy się... Ktoś może się nie zgadzać z polityką Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś może się nie zgadzać z polityką innej partii, ale musimy wreszcie uznać, że jeżeli chcemy być silnym i poważnym państwem, to bez względu na to, czy jestem wiceministrem sprawiedliwości, czy jestem zwykłym Kowalskim,
Kowalskim. Jeżeli zaatakuje policjanta, odpowiadam karnie, bo no inaczej będzie chaos. To jak spojrzeć na sytuację, z którą mamy do czynienia dzisiaj? W piątek, w mijający piątek do aresztu śledczego w Katowicach trafia Adam Słomka, bo sędzia uznaje, że obraża go porównanie do czasów PRL-owskich i jego działalności. Trafia do aresztu, siedzi w tym areszcie, no a Władysław Frasyniuk nie trafia do aresztu, choć gdyby to zrobił kibic, jak mieliśmy wiele tego rodzaju przykładów, to pewnie już by siedział. No Polska jest niestety cały czas, mimo że bardzo ciężko pracujemy, żeby odbudować polskie państwo, to Polska jeszcze w wielu obszarach jest państwem teoretycznym, państwem, gdzie rządzi oligarchia, gdzie rządzą różne układy, czego najlepszym przykładem jest reprywatyzacja. Jeżeli ktoś sobie dzisiaj kpi w różnych felietonach, że w Polsce nie ma żadnych układów, że to sobie wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość, to niech właśnie spojrzy na tych sędziów, o których pan wspomina, którzy ustalali 140-letnich kuratorów. Może i to jest wyświechtane, ale najlepszym dowodem na to jest to, że te wszystkie elity sędziowskie nie pozbyły się wcale takich sędziów ze swojego zawodu. To kiedy zostanie przeprowadzona ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i czy ona zostanie przeprowadzona w formie zapowiadanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości? Ministerstwo Sprawiedliwości ma przygotowaną ustawę i czeka, aż parlament będzie ją procedował. My robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej polskie sądownictwo zmienić, ale... Łącznie ze skróceniem kadencji członków KRS. Oczywiście, że tak, no bo pamiętajmy, że KRS to jest dzisiaj taki silnik tego całego sędziowskiego układu elit, którym się wydaje, że są absolutnie ponad prawem i rządzą państwem. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, szef Komisji Weryfikacyjnej, był gościem Minęła 20. Do zobaczenia.